Janku trzeba się podłączyć. Tak jest. Technika. Okupacja kombajnu? No, wczoraj dzieciaki dzisiaj. Idę po paliwo. Paliwo jest znalane, wystarczające. Zaoralibyście wszystko. Raz, dwa, trzy. Chyba dobrze. Witam Państwa na Aroniadzie. Dziękuję za zaprezentowanie. Proszę Państwa, mam dla Was kilka komunikatów. Pierwszy z nich to już za 9 dni zaczyna się kolejny okres 6-dniowego przyjmowania bajkaliny w celach profilaktyki długowieczności. O bajkalinie wspominałem już Państwu. W tej chwili jeszcze mamy możliwość zastosowania tak zwanej bajkaliny na bogato, a więc preparat o nazwie, magicznej nazwie Mitoshot, który oprócz bajkaliny, którą już tutaj na tym forum chyba dwukrotnie omawiałem, zawiera jeszcze dodatkowe kierunki działania, a więc działanie przeciwmiażdżycowe, obniżający poziom homocysteiny, jak również jeszcze działanie ogólnie wzmacniające, czyli przeciwko syndromie wypalenia. Nazwa MitoShot, S-H-O-T. Mito, chodzi o mitochondria. Mitochondria to są, proszę Państwa, tak zwane centrum energetyczne, to są centra energetyczne komórek, naszych komórek, i ten właśnie MitoShot mobilizuje mitochondria, aby wytwarzały efektywniej ATP, czyli adenozynotrójfosforany, czyli podstawowe nośniki energii, które wykorzystuje nasza komórka do wszystkich procesów metabolicznych. Jeżeli komórka ma... A, tutaj, tak? Będzie. Ale czy w tej chwili nie jest za głośno? A w tej chwili jest za cicho? Nie, jest lepiej. Lepiej, nie, dwa mikrofony to przesada. Proszę Państwa, więc nadchodzi te 10 dni od 20 do 30 września, w którym właśnie przechodzimy z tak zwanego późnego lata w jesień, która będzie znowu trwała 10 tygodni, do zimy, która rozpoczyna się z kolei w ostatniej dekadzie grudnia. Więc przypominam, że jest taka możliwość. Teraz, proszę Państwa, dlaczego wspominam o tym MitoShocie? Bo jest to jeszcze suplement, który jest mało znany, natomiast bardzo cenny. Ja widzę to w swojej praktyce. Teraz, proszę Państwa, w związku z tym, że jest w trakcie roku 5 przejść z jednej pory roku na drugą porę roku, to są okresy dla naszego organizmu szczególnie istotne ze względu na co? Na to, że wtedy zmieniają się warunki w naszym otaczającym kosmosie i to samo się musi zadziać w naszym organizmie. Nawet, proszę Państwa, Chińczycy wymyślili tak zwane nakłucia profilaktyczne, które robi się właśnie w tych okresach. To jest jeden zabieg akupunkturowy, który przesuwa naszą
energetykę z późnego lata do jesieni. Są odpowiednie punkty. Ja o tym dość, no tak przynajmniej wydaje mi się, że jasno napisałem w swojej książce Porozmawiajmy o akupunkturze. Ta książka już od ponad 25 lat jest dostępna. Ale w związku z tym, że to są okresy, w którym nasz organizm jest szczególnie narażony na zachorowania typu przeziębienia, chciałem Państwu powiedzieć dobrą informację, którą bardzo ładnie nam przybliżył doktor Marek Skoczylas. Nie wiem, czy Państwo łapiecie, o co chodzi. Doktor Skoczylas to naprawdę bardzo lotny umysł i świetnie potrafi poruszać się po badaniach i potrafi odróżniać badania, że tak powiem, sponsorowane od faktycznych badań, posługując się tak zwanymi metaanalizami. Ale to jest jakby inna sprawa. I chciałbym Państwu przypomnieć, że podstawowym mechanizmem do walki z wirusami, i to z wszystkimi wirusami, nie tylko COVID-19, ale wszystkimi, dokładnie z wszystkimi, jest mechanizm cynkowy, cynk, ZN. Jony cynku są podstawowym mechanizmem niszczenia wirusów i innych zakażeń wewnątrzkomórkowych. Normalnie, proszę Państwa, okazuje się, że około 20% społeczeństwa ma prawidłowy poziom cynku, natomiast reszta niestety ma niedobory cynku, stąd tak duża podatność na takie objawy przeziębień. Przy czym samo spożywanie cynku jest oczywiście istotne po to, żeby no, ten niedobory cynku wyrównać. Niemniej powinno się go zażywać również z jonami miedzi. Oczywiście w odpowiedniej proporcji. Miedzi o wiele mniej. I proszę Państwa, jeżeli organizm dysponuje odpowiednią ilością cynku, to wnikające do komórki wirusy mają, proszę Państwa, mocno pod górkę, gdyż magazyny cynku, które są wewnątrz komórki, zaraz uwalniają te jony, które przyklejają się do enzymów, które reprodukują kolejne wirusy i infekcja wirusowa jest błyskawicznie likwidowana. Natomiast, proszę Państwa, wiemy o tym, że gdy chodzi o zakażenie na przykład tego COVID-19, to skuteczną okazała się amantadyna, przy czym ona nie jest skuteczna bez podawania równocześnie cynku. To musi być podany cynk plus amantadyna. Sama amantadyna daje efekty absolutnie słabsze niż jeżeli to jest razem podane. Amantadyna, proszę Państwa, tylko powoduje to, że cynk z krwi i z płynów ustrojowych jest wciskany do wnętrza komórek. I proszę Państwa, mamy wiele obserwacji spektakularnych, w których jeżeli zaczynają występować objawy właśnie zakażenia wirusowego,
czyli ból gardła, utrata węchu, łamanie w kościach, gorączka. Zastosujemy dawkę amantadyny i cynku, to proszę Państwa, dość często już za godzinę, góra dwie, odczuwamy, że mamy infekcję załatwioną. Jeżeli oczywiście to szybko zostanie podane i właśnie my zachęcamy naszych pacjentów, którzy no, gdy się już pacjenci do mnie zwracają, to raczej to są pacjenci o osłabionej odporności, więc uczulamy ich, aby nie zwlekali, czyli jeżeli pojawiają się te objawy, o których wspomniałem, zastosować pierwszą dawkę i dość często okazuje się, że ta pierwsza dawka sprawę załatwiła całkowicie. Między innymi ja takiego czegoś doświadczyłem osobiście, gdyż poczułem właśnie coś, bo spociłem się, tam był wiatr, a więc no, takie przeziębienie. Jedna dawka cynku i amantadyny sprawę załatwiła. Jest, proszę Państwa, natomiast trochę kłopot z tą amantadyną, z tego względu, że jest to lekarstwo, które można uzyskać wyłącznie na receptę, a w dodatku jeszcze przez ponad pół roku zarządzenia naszych kochanych ministerstw utrudniały wydawanie tego lekarstwa, no wiadomo w jakim celu, prawda? I w tej chwili już to jest odwołane, ale też nie jest to łatwe, gdyż lekarze boją się zapisywać amantadynę, żeby nie być posądzony przez system za no, jakby wkładanie kija w szprychy z systemu. Ale proszę Państwa, oprócz tej niezbyt dobrej informacji, mamy też informację dobrą. I czym jest ta dobra informacja? Otóż tą dobrą informacją jest słowo kwertycyna. Kwertycyna. Cóż to za cudo? Kwertycyna, proszę Państwa, jest środkiem roślinnym, dość bogato występującą w cebuli i w czosnku. A więc mamy źródło kwertycyny, ale również kwertycyna jest suplementem. Można sobie kupić jako suplement bez recepty, bez niczego. I kwertycyna, proszę Państwa, również wciska cynk do komórki, a więc uzyskujemy identyczny efekt jak cynk plus amantadyna, gdy podamy kwertycynę plus cynk. I dawki, proszę Państwa, polecam tutaj pana doktora Skoczylasa, Marek Skoczylas, gdyż no, tam są bardzo poważne informacje oparte na konkretnych, sprawdzonych, a nie z rękawa wysypanych badań. I on tam mówi o tych dawkach. Natomiast dobrą jeszcze drugą informacją jest to, że no, ja zapragnąłem mieć taki suplement diety, który będzie zawierał w sobie cynk i kwertycynę. I proszę Państwa, podejrzewam, że najpóźniej do miesiąca będzie on dostępny u nas, a może nawet wcześniej, na naszej stronie Akademia Długowieczności i współpracujący z nami to jest strona red-ox.pl. I proszę Państwa, wiele osób doświadczyło zbawiennego działania cynku z amantadyną, nawet niedaleko
szukając nawet nasz gospodarz, czyli pan Robert oraz jego żona, która no, zaczęła mocno już mieć objawy przeziębieniowe. No, udało się im szybko dotrzeć do mnie, więc zaopatrzyłem ich w te rzeczy i na drugi dzień pojechali na wesele. Wszystkie objawy zniknęły. Także możecie państwo zapytać się panią Krysię, a już obawiała się, że no niestety wyląduje w szpitalu, co jest w dzisiejszych czasach niebezpieczne. Zaczyna być, proszę państwa, tak niebezpieczne jak w Holandii, gdzie proszę państwa, eutanazja już jest oficjalna. U nas jest absolutnie zabroniona i jest nieoficjalna, tyle że no, praktyka bardzo jest bliska temu, zwłaszcza osoby, które no, zapadną na przeziębienie. Więc to trzeba bardzo uważać i mieć, proszę państwa, w zanadrzu. Ten preparat będzie się pięknie nazywał, zapiszcie sobie, kwercynk, k-w-e-r, kwercynk, jedno słowo, kwercynk. I proszę państwa, to trzeba mieć zawsze w podorędziu, gdyż ten kwercynk będzie nas chronił, proszę państwa, przed każdym zachorowaniem wirusowym. Nie tylko COVID, ale i półpasiec, i jakaś ospa, i różyczka, i tak dalej, bo mechanizm cynkowy dotyczy dokładnie wszystkich wirusów. Komórka zabija wirusy przez oblepienie wirusa cynkiem, co blokuje ich enzymy replikujące. W związku z tym no, przeziębienie, czy tam ta infekcja wirusowa ginie. A więc proszę państwa, zachęcam, żeby mieć to w zanadrzu, bo im szybciej zareagujemy, tym praktycznie szybciej to wszystko ustąpi. A więc nie ma co zwlekać, że sobie potem kupię, bo akurat braknie, bo akurat samochód się zepsuje. To warto mieć w swojej domowej apteczce i proszę państwa, mamy odpowiedź na większość tych no, zachorowań takich ostrych, które w większości zaczynają się od przeziębienia, a potem, jeżeli nie są zahamowane, no, rozwijają się w bardzo przyzwoite zachorowania, zapalenia płuc, nawet śmiertelne, zachorowania jelit, również wirusowe. Cynk jest tym mechanizmem, który, proszę państwa, jest absolutnie najważniejszy i to trzeba będzie robić. Tutaj pan miał, widzę, jakieś pytanie, prawda? Bardzo proszę, a tylko głośno, żeby wszyscy usłyszeli. Strona, na której będziecie mogli państwo dostać kwercynk, to jest red, czyli to jak po angielsku czerwone, red, myślnik, ox.pl. Na tej stronie, oczywiście no, będziemy to starać się spopularyzować, żeby ona było wszędzie, nie? No ale po prostu to było moje, takie, mój taki pomysł, żebyśmy my mieli już gotowy preparat. Tam będzie, proszę państwa, cztery składniki. Pierwszym z nich najważniejszym jest cynk. Drugi, nie mniej ważnym, jest kwertycyna, który ten cynk wrzuca do komórki. Trzecim składnikiem jest nieznaczna ilość jonów miedzi, gdyż jeżeli suplementujemy cynk, nie wolno zapominać o suplementowaniu miedzi. Oraz jeszcze czwarty składnik, który w tej chwili nie podam, ale jest to wyciąg z zioła
chyba z granatu, jakoś tak. Antyoksydant, który też będzie mobilizował naszą odporność. A więc, proszę Państwa, mamy tutaj dobrą wiadomość. Czy jeszcze jakieś pytania są? Bardzo proszę. Tak, co zdrowego jeść, aby nie trzeba było suplementować? No to już wcześniej, już powtórzyłem pytanie. Proszę Państwa, no już wspomniałem, gdzie znajduje się kwercetyna. W cebuli, w czosnku, natomiast selen chyba najwięcej procentowo jest w orzechach brazylijskich. Ale to są tabele, które tam one mówią, że w tym i w tym produkcie spożywczym. Niemniej, proszę Państwa, no, muszę Was w pewnym sensie zmartwić, gdyż co prawda te tabele pokazują, że na przykład w orzechach brazylijskich jest bardzo dużo tego cynku, czy tam innych minerałów. Ale te produkty, które są dostępne dla szerokich mas, one dość często odbiegają od tych, które posłużyły do zbadania zawartości. W związku z tym, no, muszę Państwu powiedzieć, że poleganie na spożywaniu zróżnicowanej diety niestety bez suplementów może się nie obejść, że jednak w tych kluczowych elementach sugeruję jednak sięgnąć po suplement. Oczywiście żadnych suplementów z wyjątkiem witaminy C i magnezu nie zalecamy jeść na stałe. Broń Boże. Wszystkie suplementy powinno się brać okresowo i przynajmniej tyle samo, albo i dłużej, robić przerwę od tego suplementu. Z wyjątkiem witaminy C i magnezu. Te dwa. Witaminę D absolutnie nie cały czas. Witaminę D, proszę Państwa, trzeba monitorować, czyli badać krew i patrzeć, jaki mamy poziom. Osoby, które mają zagrożone zdrowie, na przykład onkologiczne bądź inne przewlekłe zachorowania, no, winny utrzymywać poziom witaminy D3 powyżej 150 i odpowiednio suplementować, ale okresowo. Suplementujemy, za jakiś czas badamy, patrzymy, no jest 200, w porządku, odstawiamy i sobie żyjemy. Za jakieś 2-3 miesiące sprawdzamy i mamy na przykład 40. Cóż to oznacza, proszę Państwa? To oznacza, że nasz organizm bardzo szybko zużywa, czyli proces autoagresji, proces zwyrodnieniowy jest u nas mocno rozpędzony. No i wtedy oczywiście łubudu, wysokie dawki witaminy D3. Nie wiem, czy Państwo, czy już tutaj mówiłem na tym forum, jaka jest nasza praktyka. W mojej praktyce my dajemy po 100 tysięcy jednostek witaminy D3 dziennie przez okres około 2 miesięcy. Do tego po 800 mikrogramów witaminy K2. Proszę? 800 mikrogramów K2. I wtedy, proszę Państwa, dziennie, 100 tysięcy D3, 800 K2. I po takiej dwumiesięcznym ładowaniu się witaminą D3 i K2, proszę Państwa, badamy, no oczywiście trzeba zrobić przynajmniej 2
tygodnie przerwy od ostatniej dawki, żeby nie badać, gdy akurat uzupełniamy, bo wtedy to badanie wykaże nadmiernie wysoki poziom, bo ta witamina D3 się wchłania, jeszcze nie zdąży wejść do tkanek, czyli jest we krwi i my ją badamy, mamy strasznie wysoki poziom. Nie. 2 tygodnie przynajmniej musi być przerwy, wtedy badamy i standardowo, proszę Państwa, po takiej procedurze mamy około 190 do 250 nanogramów witaminy D3, co jest wartością optymalną, bo wartość optymalna w sytuacji, proszę Państwa, chorób przewlekłych i chorób onkologicznych, to jest od 150 do 300. Jeszcze wrócę do tej sytuacji, w której człowiek sobie uzupełnił za pomocą właśnie 100 tysięcy dziennie witaminy D3 i 800 K2 i upłynęło 3 miesiące, a on ma 40. To znaczy, że zużycie tej witaminy C u tego człowieka było dramatycznie szybkie. Człowiek w miarę zdrowy powinien mieć jeszcze, gdy wyjściowo tam było 220, powyżej 150 po tych 3 miesiącach. Natomiast, bo organizm witaminę D3 zużywa bardzo szybko, jeżeli toczy się jakiś proces chorobowy. I po tym możemy też zorientować się, czy w naszym organizmie, bo my niekoniecznie musimy widzieć objawy procesu zwyrodnieniowo-chorobowego. Nie. My tylko patrzymy, jaki jest poziom witaminy D3, który może być u osób na przykład onkologicznych. Niektórzy badają i mają na przykład 8 nanogramów, gdzie nawet reżimowe laboratoria piszą, że norma jest od 30 do 100 nanogramów, co oczywiście nie jest prawdą. Od 150 do 300. Czyli u tego człowieka, u którego zbadano, że jest 8 nanogramów, zużycie witaminy C było tragicznie wysokie. Mówię o witaminie D. Czy jakieś jeszcze są pytania odnośnie? Bardzo proszę, tylko głośno. Proszę pana, nie mam takiej wiedzy, że 5 orzechów brazylijskich daje wystarczające zapotrzebowanie na właśnie selen. Przepraszam, cynk. Tak? Tak. Więc oczywiście każdy mikroelement powinno się brać w ilościach właściwych, gdyż dawki ponadnormatywne są szkodliwe. No tak jak wszystkiego, prawda? Nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym, a sprawa była głośna. Wydawałoby się, proszę Państwa, że no jaka substancja jest najbardziej taka nieszkodliwa? No woda, prawda? Woda. Woda niby nie można przedawkować. Okazało się, że historia ze smokiem wawelskim pokazała, że można. I sprawa była głośna. Oczywiście pytania. Pan był pierwszy. Jaka jest dawka tego cynku, jeżeli pan doktor, jeżeli mówimy o chemicznym cynku, jeżeli możemy to uzupełnić? Czyli suplement, tak? Suplement. A drugie pytanie, że słyszałem, że jest jakby bardziej skuteczna od hydroksychlorokina i iwermektyna niż amantadyna. Więc, proszę Państwa, i iwermektyna, i dichlorochinina to są również substancje działające na tylko że inne, ale
owocem działania tych substancji, więc dihydrochlorochina, amantadyna i iwermektyna, to są substancje, których docelowym efektem jest uwolnienie jonów cynku do cytoplazmy, żeby w cytoplazmie było dużo jonów cynku. Jeżeli jest dużo, wirusy niestety padają, nie dają rady. Cynk dla wirusów jest, proszę Państwa, śmiertelną trucizną. Wirusy nie wytrzymują. A więc tylko, że no właśnie dihydrochlorochina, podobnie jak amantadyna, no jest poza zasięgiem przeciętnego człowieka. Natomiast suplement kwercynk będzie dostępny łatwo. Ale teraz powiedzmy, czy 27 mikrogramów cynku to jest jakaś wystarczająca dawka, powiedzmy dzienna, czy to proszę Państwa, nie do końca? Jaka dawka? Odsyłam Was znowu do naszego naukowca, który, gdy chodzi o badania, to jest naprawdę gościu mocny, do pana Skoczylasa. On wspomina nawet o 80 mg w sytuacjach ostrych. Gdyż, proszę Państwa, w sytuacjach ostrych te dawki, tak zwane dawki, no, dobowe zapotrzebowanie, należy przekraczać, bo co innego jest otrzymywać codziennie dawki podtrzymujące, a co innego, gdy trzeba tego cynku szybko, no to wtedy 80 mg to jest bardzo dużo. I jeżeli połączymy to z kwercycyną, to mamy to, o co chodzi. Tutaj jeszcze następna osoba, bardzo, bardzo proszę. U dzieci, bo w przedszkolu bardzo często łapią właśnie infekcje, ziębienia i tak. A więc, proszę Państwa, no dostaniecie piękny produkt na dzieci. Cynk i kwercycyna. Dzieci, w przeciwieństwie do dorosłych, dość często nie gustują w cebuli i w czosnku, bo dorośli to mogą sobie tego cynku tam nasypać z tlenku cynku czy z jakiegoś innego, prawda, źródła i pojeść czosnkiem. No może ich oddech nie jest zbyt, że tak powiem, wytworny, no ale można oddychać w bok, prawda. Także to źródło kwercycyny również polecamy, no i wiemy, że to działa, no tylko, że jeżeli nie połączymy z cynkiem, no to działa słabiej, a z cynkiem działa mocno. Czy jeszcze, o, pani się, nie, kto, proszę bardzo, pani, tak. Pytanie brzmi, jeżeli po zażyciu cynku występują nudności i wymioty, czy jest nadmiar? Proszę Panią, sytuacja jest zawsze indywidualna. My możemy mieć nietolerancję akurat tej formy cynku, bo cynk cynkowi nierówny. Proszę Państwa, raczej bym nie widział, nie tłumaczył tego, że jest nadmiar, albo raczej jest indywidualna nietolerancja tego suplementu, który pani akurat wymieniła. Poszukać inny. Jak można sprawdzić poziom? A, poziom w surowicy. Proszę Państwa, to nie jest takie proste, o czym też doktor Skoczylas mówił. Samo badanie we krwi to nie jest tak do końca, bo główna masa cynku znajduje się wewnątrz, w komórkach, czego nie potrafimy zbadać, nie ma możliwości. Natomiast on właśnie podał, że tylko około 20% ludzi, nie wiem w jaki sposób to było zbadane, ma właściwy poziom cynku. Natomiast widełki między niedoborem a nadmiarem
cynku są bardzo szerokie i jeżeli my ten cynk przyjmujemy z jonami miedzi, to praktycznie to trzeba by bardzo dużo tego suplementować, żeby wyjść poza ten zakres. Ale oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, żadnych suplementów nie należy brać na stałe. Z wyjątkiem witaminy C i magnezu, których nie można przedawkować. Pani się jeszcze o pytanie. Powiedział Pan, że cynk cynkowi nierówny. Gdzie się wobec tego zaopatrywać? Czy w żelaznych sklepach, czy w jakich? Proszę Państwa, no nie mam takiej wiedzy, ale faktem jest, że cynk cynkowi nierówny. No choćby stopień rozpuszczalności danej soli, bo oczywiście cynku jako metalu nie spożywamy, tylko jako sole, czyli jony cynku. Na przykład tlenek cynku prawie że się nie rozpuszcza, a więc też prawie że się nie wchłania. Oczywiście w minimalnych ilościach tak. Przeważnie producenci suplementów dają takie sole, które się przyswajają dobrze. Raczej trzeba mieć jakieś zaufanie, nie? Ale oczywiście umiarkowane. Bardzo proszę. Tak, więc proszę Państwa, są różne takie informacje. Niemniej tego akurat elementu nie zgłębiałem. My bazujemy na badaniu tego metabolitu 25OH, gdyż one wzajemnie potrafią przenikać się i w sytuacji, gdy jest dużo 25OH, to i tamtego drugiego metabolitu również. Ja nie uważam tego za informację kluczową. To jest informacja, no to już jest jakby dzielenie włosa na czworo, prawda? Czyli bardzo proszę, następne pytanie. Pani w następnej kolejności. Pani doktorze, pan powie coś o wodzie. No dobrze. Pytanie i odpowiedź. Woda redox, proszę Państwa, to jest moje, jedno z moich dzieci. O, tak to powiem. Na temat wody dość dużo myślałem, zgłębiałem, szukałem i chciałem stworzyć idealną dla człowieka wodę. Jedni przekonywali mnie, że najważniejsze jest, aby ona była nisko zmineralizowana, a więc przefiltrowana przez filtr z odwróconą osmozą. No i przedstawiali swoje argumenty, że to tak istotne i tak dalej, że na przykład że większość sportowców, nagłe zgony u sportowców wynika z przemineralizowania krwi. Natomiast jeżeli małe ilości minerałów, no to no i tam kilka argumentów. No przyjąłem to za dobrą monetę, że woda powinna głównie zawierać wodę, a nie mikroelementy, nie sole, a więc przefiltrowana. Następnie, to już jest tradycja dalekowschodnia, Chińczycy uważają, że picie wody nieprzegotowanej, a więc surowej, powoduje wychłodzenie organizmu. Woda nieprzegotowana, źródlana, mineralna i tak dalej, jeżeli używamy jej dużo, powoduje wychłodzenie naszych narządów, co skutkuje tym, że gromadzi się w nas tak zwany śluz tan. Ludzie tacy
wyglądają na ludzi otłuszczonych, ale oni nie są otłuszczeni. Oni gromadzą w luźnej tkance śluz. I gdybyśmy to bo tłuszcz, proszę Państwa, on jest zwarty. Natomiast jeżeli taka osoba, na przykład na udach, zwłaszcza ten śluz tam gromadzi się nie od zewnątrz, tylko od wewnątrz, tutaj. I ta substancja jest taka galaretowata. Gdybyśmy wzięli, proszę Państwa, wycinek tej substancji, która no, na oko wygląda, że jest to tłuszcz, bo jest taki biały, prawda, troszkę podobny do słoniny, ale gdybyśmy to wzięli na patelnię i chcieli ten tłuszcz wytopić, to okaże się, że będzie tylko pryskać i woda odparuje, a tłuszczu prawie, że nie będzie. Rozumiecie? Czyli to są tak zwane mukopolisacharydy, śluzowielocukry, które ciągną wodę. No w stylu żelatyna. Też galaretowate takie coś. I używanie wody nieprzegotowanej wiedzie do takiego stanu. W związku z tym powstał drugi element wody redox, czyli przefiltrowana, nisko zmineralizowana i przegotowana. Trzecim elementem, proszę Państwa, jest tak zwana hydrogenia, czyli wodór. Wodór, proszę Państwa, jest tym pierwiastkiem, którego jest absolutnie 10 tysięcy razy za mało w powietrzu, którym oddychamy. 10 tysięcy razy, nie procent. Dopiero jeżeli wejdziemy, proszę Państwa, do komory normobarycznej, wtedy mamy tyle wodoru, ile nasz organizm potrzebuje, czyli około 0,5%. Ale komór normobarycznych jest niewiele. W jaki sposób dostarczyć organizmowi wodór? Otóż można rozpuścić go w wodzie. I wtedy woda ta, gdy mierzymy jej potencjał redox, potencjał oksydacyjno-redukcyjny, to pokazuje duże wartości ujemne, czyli redox minus 100, minus 300, minus 600. I to w pewnym sensie odzwierciedla zawartość wodoru w tej wodzie. A więc woda zredukowana, dlatego nazywa się redox, zawiera sporo wodoru. I ostatnim, proszę Państwa, czynnikiem, który wodę redox charakteryzuje, to jest, proszę Państwa, ustrukturyzowanie. Wybraliśmy do tego technologię Grandera. Jest to, nie będę tego, proszę Państwa, tłumaczył za dużo. Woda ustrukturyzowana jest lepiej biodostępna, o, tak powiem. I właśnie woda redox, proszę Panią, jest idealną wodą dla podtrzymania naszego zdrowia. I zadbałem o to, żeby była dostępna w butelkach, jako napój redox, gdyż Sanepid nie zgodził się na nazwę woda redox. No to jest napój redox, można go kupić, no, ale wodę redox powinno się używać przez najbliższe no, przynajmniej 50 lat. I kupowanie butelek to tylko tak może na początek. A potem jednak trzeba zadbać albo o automat, który nam wyprodukuje wodę redox, automat, który przefiltruje, przegotuje, nasyci wodorem i ustrukturyzuje. I takie automaty są ludzie, którzy nam budują na zamówienie. Można taki automat mieć, jeszcze tylko 10 minut. Lipa. Proszę Państwa, czy wystarczająco odpowiedziałem?
Aha, ale to nie musi być automat. Można to ręcznie zrobić, bo automat dosyć drogi jest. No, taki od 11 do 15 tysięcy. No niemniej tą wodę będziemy używać przez najbliższe 50 lat, a więc... I teraz pani jeszcze chciała zadać pytanie, bardzo proszę. Proszę Państwa, u dzieci jaki jest optymalny poziom witaminy D3? No, powyżej setki, powyżej 100 nanogramów powinno być. Wtedy jest odporność wystarczająca. To bardzo proszę, jeszcze pytanie. Za cicho Pan mówi. Jak się strukturyzuje w wodę? Proszę Państwa, jest kilka metod. Jedna z nich to, proszę Państwa, ręce, które leczą. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Poznaniu, gdy nadawano tytuł bioenergoterapeuty, dawano takiemu pretendentowi zlewkę wody litrowej z wodą, zbadano na początku napięcie powierzchniowe i wynosiło ono na przykład 100 mg. Następnie ten adept miał coś zrobić z tą wodą, najczęściej przykładał ręce i po 10 minutach ponownie badano napięcie powierzchniowe i było na przykład 80. Brawo. Gościu ma zdolności bioenergoterapeutyczne, potrafi strukturyzować wodę. Do strukturyzacji wody, proszę Państwa, jest wiele różnych metod, ale wszystkie one muszą doprowadzić do spadku napięcia powierzchniowego. Jeżeli ktoś twierdzi, że on ma wspaniały strukturyzator wody, proszę tylko postawić, woda jest ustrukturyzowana, a zbadamy napięcie przed i po, jest takie samo, to lipa. Są takie płytki ceramiczne z takimi magnesikami ADR4 na przykład. Są krążki Grandera i takie deseczki z wodą wzorcową. Jest polski producent, który twierdzi, że jego płytka jest jeszcze efektywniejsza. Jak on się nazywa? No, w tej chwili, jak to się mówi? Proszę Państwa, w moim wieku to już pamięć nie ta. To są płytki strukturyzujące. Wystarczy, proszę Państwa, że szklankę z wodą postawimy na płytce, zamieszamy łyżeczką, badamy, jest spadek napięcia. To znaczy, że biodostępność się poprawiła. Wszystkie strukturyzatory winny odznaczać się spadkiem napięcia powierzchniowego, czyli zwiększeniem biodostępności danej wody. Zamrażanie może też to powodować. Wszystko to trzeba badać, napięcie powierzchniowe i tyle. Ktoś jeszcze? Pytanie? Słyszał Pan o harmony H2O. Harmony H2. Tak, to jest właśnie, to mi z głowy wyleciało. Harmony H2O. Tak, to jest polski producent, który twierdzi, że zbadał to, że jego efektywność i jego aktywatorów jest jeszcze większa niż urządzeń Grandera. Dlaczego wspominam o Granderze? Proszę Państwa, najwcześniej był i jego urządzenia, te, które były wykonane 30 lat temu i aktualne, działają identycznie. A więc, no, paradoks. Perpetuum mobile, czyli
to działa cały czas. Jeszcze chyba pan Robert mnie nie przegania, pytanie stąd. A co daje nam szungit, woda szungitowa? A, szungit. O szungicie, chyba nawet tutaj jest ktoś, kto ma ten szungit. To jest taki specjalny węgiel, który ma formę węgla jako fullereny. To są takie jakby piłka do nogi z tych atomów węgla. To jest coś podobnego do grafenu, tylko że grafen jest płaski, a fullereny, czyli te formy węgla występujące w szungicie, mają postać sferyczną. Są mniejsze, większe. Generalnie uważany jest za, no dobrze jest uzdatniać wodę szungitem. Notabene nasze urządzenia produkujące wodę Ledox mają również szungit, że woda przepływa przez szungit i tam otrzymuje swoją dawkę fullerenów, tak? Jeszcze dodatkowe pytanie, bo czy jest szungit i szungit, czy to jest, bo są, mówi się, że różne są rodzaje, a gdzie są, no, szungit, szungitowi nierówny. Nie mam wiedzy, proszę Państwa, na ten temat. Jeszcze Pani, proszę. Zapyta suplementacja witaminy D3 z NK7 z podkowy leśnej. Czy Pan zaleca na przykład? Proszę Panią, każda witamina D3, która jest osiągalna również z leśnej podkowy, jak najbardziej, ale każdą suplementację należy weryfikować. Czyli bierzemy przez jakiś czas, odstawiamy i mierzymy we krwi. Jeżeli jest w górę, jest dobry, czyli po owocach poznacie. Jeszcze pytania? Nie, no to chyba nie skończę. Nie mam takiej wiedzy. No, przyznam się, że ja raczej dość ostrożnie podchodzę do takich informacji. Przede wszystkim jest to bardzo trudno zbadać. I dlatego no, nie wypowiadam się. No jeszcze proszę, proszę. Ozonowanie. No tak, proszę Państwa, przecież profesor Nieumywakin mówił o tym, bo tam powstaje H2O2, czyli to są tak zwane dobre rodniki tlenowe. Jeszcze raz tutaj informuję, spośród 5 rodników tlenowych tylko jeden jest szkodliwy. Rodnik hydroksylowy. Tlenowy rodnik hydroksylowy, który notabene jest zwalczany bardzo skutecznie nie innymi antyoksydantami, które owszem też potrafią go zneutralizować, ale najwłaściwszym jest wodór. Wodór jest najdoskonalszym antyoksydantem, który nie zmniejsza stężenia korzystnych rodników tlenowych pozostałych, może zareagować wyłącznie z rodnikiem szkodnikiem, z rodnikiem hydroksylowym. I dlatego no, uczulam Państwa na wodór. Wodór, jeżeli możecie, wzbogacajcie swój organizm w wodór pod dowolną postacią. My dajemy 3 formy. Normobaria, czyli oddychanie wodorem. 2. Woda redox, znaczy napój redox i olej lniany redox, czyli olej nasycony wodorem. Olej przyjmuje, proszę Państwa, 20 razy więcej wodoru niż woda. Więc wystarczy 50 ml oleju redox, olej lniany redox, aby całodobowe zapotrzebowanie na wodór mieć załatwione. Sami kurczyć i olej? Sami kurczyć
nie, otrzymujemy go od pana Nowaka spod Wrocławia. To jest ten pan, który po raz pierwszy wytłoczył olej lniany, który nie jęczeje błyskawicznie jak u innych wytwórców. Olej lniany od pana Nowaka zachowuje się podobnie jak inne oleje, czyli jęczeje dopiero po 9 miesiącach w temperaturze pokojowej, bez niepotrzeba lodówki. Więc olej lniany olejowi lnianemu nierówny, więc pan Nowak to jest, no, pierwszy to wytworzył i robi to. Także ja już raczej chyba podziękuję wszystkim za uwagę. Teraz wszyscy odetchnijcie chwilę, może poruszajcie się, bo to tak siedzieć to człowiek może się... No, dziękuję bardzo.